Hello, ja jestem Maraulen. Witam was w symulatorze Farmy 2014 Platinum Edition, edycja premium. I ogólnie na samym początku wyszły niezłe jaja, bo kupiłem tam przy sklepie specjalnie pole, żeby po prostu mieć trawę i w ogóle, i żeby się z tym pobawić. A generalnie ja teraz zajeżdżam, objeżdżam cały teren, podwórka i te sprawy. I 3 z 4 posiadanych pól są obsiane trawą. Także niezły interes nad tym zrobiłem, nie ma co. Więc weźmiemy się w takim razie za orkę i ja zrobię ankietę, do której podam wam linka w opisie, jak nie zapomnę. Mam nadzieję, że nie zapomnę, a jak zapomnę, to przypomnijcie w komentarzach o link do ankiety. W której podejmiecie decyzję, co zrobić z tymi polami, czy je zaorać, czy zostawić, czy co zrobić, bo trochę dużo tej trawy mi się narobiło, a przydałoby się coś więcej, bo mam tylko jedno pole na takie rzeczy typowo orne. Więc przetestujemy dzisiaj nowe pługi szósteczki, które nabyłem i jedziemy z tym koksem, zaczynamy. Jeszcze bieg trzeba zmienić, 3C plus minus, może 2C, 2D, coś takiego, włączamy tempomat i jedziemy. Odcinka dawno nie było, ale wiecie, są wakacje, każdy patrzy odpocząć, ja też chcę odpocząć. Pewnie z wielu z was się tam przygotowuje na Meetupa 2014, także myślę, że za wiele tam nie straciliście. Generalnie dużo czasu w wakacje poświęcam treningom i tym sprawom, bo chcę nad sobą troszkę popracować i to mi dużo czasu zajmuje. Poza tym pracujemy też i ogólnie też chcę odpocząć po prostu. Jeszcze te upały były, to była jakaś masakra, lało się ze mnie, nie byłem w stanie nic nagrywać, przepraszam, w ogóle nie miałem zapału i podejrzewam, że przez wakacje to nie będzie za często tych filmów, ale postaram się mimo wszystko je wrzucać jak najczęściej, bo choćby tam mam nagrany FS na multi w zapasie, więc mogę zmontować. Tylko że mi się nie chce, no. Kompletnie mi się nie chce, gdy mam czas, trochę mam tego czasu, którego mam niewiele, nawet wakacje. Kompletnie mi się nie chce nic robić. I jeszcze ten internet mój niesamowity daje popis często i już w ogóle jest tragedia kompletna. Więc musicie mi to jakoś wybaczyć. Przynajmniej do, ja wiem, września, października. Najprawdopodobniej września, kiedy wkroczę z całkiem nowym czymś na mój kanał. W każdym razie myślę, czy by nie urozmaicić jakoś mojego kontentu. Za FIFA 14 muszę się wreszcie zabrać. Ale co myślelibyście o grze takiej jak Farming World? Typowo ekonomiczna, coś jak Farming Giant, tylko że dużo bardziej dopracowana i szczerze mówiąc wydaje mi się, że ma bogatszą zawartość. 50 zł to nie jest jakiś duży wydatek, mógłbym ją zakupić i spróbować zmierzyć się z taką czystą ekonomiką, fajnej oprawie, fajnie ogarniętą i w ogóle. Jeśli byście chcieli taki let's play, to piszcie, to gierkę zakupię i po prostu ją nagram. Myślę, żeby mi się to spodobało, bo generalnie Farming Giant mi się spodobał, tylko te bugi go zabiły, bugi, jedno i to samo, zabiły go, kompletnie nie szło nic zrobić, więc chciałbym się po prostu z czymś innym tego typu zmierzyć, a Farming World wydaje się chyba jedyną z naprawdę sensowną propozycją w tym segmencie rynkowym po prostu. Jest jeszcze Der Planer i w zasadzie nie wiem, czy to nie jest to samo, tylko pod inną nazwą.
ale tym musiałbym się zainteresować jeszcze. Generalnie Der Planer nie wiem, czy w ogóle jest w języku angielskim bądź polskim, więc też byłby problem. Bo niemieckiego kompletnie nie ogarniam. A Farming World jest po angielsku, więc myślę, że jakoś bym się zorientował. Angielski w takiej grze nie jest zbytnio trudny. Okej, zaraz założymy to pole. Potem będziemy to zakultywować naszym kultywatorem. Ewentualnie pracownikowi każę to zrobić. A zobaczę, czy mnie będzie stać w ogóle na to. W każdym razie został nam jeden przejazd, póki szósteczki pięknie się sprawują. Cofamy. I do przodu. Obejmę to na raz, czy nie obejmę? Nabite obejmę. Nieźle. To dokończymy raz, dwa orać. I przerobimy to, coś zasiejemy. Może jakąś taką niespotykaną uprawę. Jest tu rzepak? Jak jest, to chyba rzepak sobie machnę. Takie dla odmiany, bez słomy. Z tą słomą to tylko kłopot jest, bo z tego co widzę nie da się jej wykorzystywać przy krówkach. A szczerze mówiąc z tym odwożeniem nie jest zbyt łatwo. Obracaj ten pług. I robimy przycze. Opuść. Okej, ciśniesz. Ślicznie. Ślicznie. Tam nie sięgło trochę, ale ciort z tym. Idziemy dalej. Szóstka. I tam obrobimy. Dwójeczka. I R. I R. I mamy przycze ogarnięte. To zaparkujemy, jedziemy od razu po kultywator. Szóstka. Tylko gdzie je zaparkować? Niewiele miejsca na parkingu mamy. Nie wiem, czy czasami pługi czwórki jeszcze nie stoją, czy je sprzedałem. Chyba sprzedałem. No to zaparkujemy tutaj. Trochę kiepsko to postawiłem, bo na jakichś beczkach, ale może jakoś to ujedzie. Okej, siewnik. Siewnik też by się przydał, nowy. A z tymi zarobkami to jest tak masakrycznie ciężko. W ogóle jak tam zwierzaczki, kaczek razem, krów razem. Nie mam kur i muszę sprzedać trochę kur, bo sprzedać, no właśnie, sprzedaj najstarszą kurę. I sprzedaj najstarszą kaczkę. Jest po jednej. Jakaś krowa by się przydała. Sklep rolniczy. Różne posiadane krowy. Drogo. Ale zainwestujemy, wiecie? Jest rzepak, to od razu kupię. 300 kg. Posiadane. Jedną krowę kupię. Karma dla drobiu. Okej. Tak, trawa podpisana jako ziemniak. Brawo. I jedziemy z tym koksem. Jedziemy. I kupiłem się. Jedziemy siadzi. I mam tu pszenicę.
więc trzeba to zmienić. I gdzie tu jest magazyn? Bo zapominało mi się kompletnie. Zaraz, czemu musiałeś? Przecież najpierw to trzeba skultywować. What the fuck, co ja robię? Co ja robię? Tylko nie myślę. Za późno chyba już jest. Tak, kolejny film, który nagrywam nocą, bo w dzień nie mam czasu. No i znowu przyjechałem tutaj, jak kultywator był tam. Facepalm, nie wiem, czy to słyszeliście. Kuźwa. Dawaj. Dawaj. No, cofaj, 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 mistrzu, cofaj. Cofaj, no, no, okej. Podnoś. Jedziemy. Kultywator przydałby się szerszy. Ale może jakoś dam radę. Co robimy na kurach, na kaczkach? Przepraszam, że mi się tak ziewa, ale wiecie, późno już, północ. Zrobimy na krowach, na kaczkach, na kurach. Więc nie powinno być źle. Na krowach powinien być niezły biznes. 3D? Jedź. Nie, nadal, mimo że pisaliście mi o prędkościach, nie pamiętam kompletnie jakie prędkości do czego, więc jadę tak, jak uważam za stosowne. Przynajmniej szybko pójdzie. Generalnie powiedzcie mi, wolelibyście, żeby w grach rolniczych było ograniczenie typu jedziesz za szybko, użyj takiego tempomatu, albo jedź z taką prędkością, aby dobrze wykonać pracę, czy coś takiego? Czy wolicie, jak macie swobodę i sami dopasowujecie to do swoich potrzeb, priorytetów? Dajcie znać, jak według was to powinno wyglądać, czy lubicie to, czy nie, bo jestem bardzo ciekawy, bo FS13 właśnie ciągle upomina, idzie za szybko i tak dalej, i tak dalej. APF ma dużą swobodę pod tym względem i po prostu pozwala nawet się dużo nauczyć, bo co ja, inaczej jest, jak się dobiera samemu prędkość, biegi i tak dalej, a inaczej jak po prostu dupniemy, że tak powiem, jakiś, wiecie, tempomat, powiedzmy dwójeczkę, nawet nie zwracamy uwagi, z jaką prędkością jedziemy, bo tempomat wszystko robi i nic nie idzie się nauczyć, a takie coś pozwala mniej więcej ogarnąć parę rzeczy dla osób, które niewiele wiedzą o rolnictwie na przykład. Takie jest to moje zdanie, czekam na wasze i znowu mi się ziewło. Szybko idzie z tym polem. Kolejny dłuższy odcineczek, pożałuję tego podczas rzucania. Odcinek Zagrara 2011, który chcieliście taki długi, wrzucałem... Ja to wrzucałem 8 godzin. Więc to była masakra i będzie ta sama masakra z PF-em. Ale czego nie robi się dla kochanych widzów. Także myślę, że nawet 30 minut nie będzie, bo to na raz, dwa ogarniemy. Nie będę już tak chamsko ucinał, że po jednej robocie kończymy i papa. No chyba, że będzie mi się spieszyło, albo po prostu nie będzie nic ciekawego, nie będę miał nic ciekawego do gadania i generalnie nadal nie mam nic ciekawego do gadania, ale potrafię już zająć mniej więcej czas. Rozwijam się powolutku, jak widzicie. I myślę, że idzie to w dobrym kierunku. Ciągle widzów przybywa, więc chcecie mnie oglądać, lubicie mnie oglądać, co mnie niezmiernie cieszy. Na Facebooku wspominałem, że pracuję też dodatkowo jeszcze nad takim projektem animacyjnym małym, który udostępniłbym dla moich widzów. I tak sam z samego z siebie go nie udostępnię. Szkoda byłoby mi mojej pracy, że tak powiem, ale chętnie go udostępnię na 2000 widzów lub 100 lajków na Facebooku. Podejrzewam, że prędzej będzie 100 lajków,
ale spokojnie, jeśli będzie ten 100 lajków na Facebooku, to nie udostępnię go tylko na Facebooku, bo dam też na YouTube, na publicznie i tak dalej. Tylko po prostu czekam, aż przekroczycie którąś z tych magicznych barier, więc lajkować mi tego Facebooka, facebook.com/roundandplay. Nie będę tłumaczył, co się na nim znajduje, bo tłumaczę to praktycznie co odcinek, chyba każdy wie, że Facebook to taki... takie zaplecze kanału jakby. I to bardzo się przydaje i tam się z tymi facebookowymi kontaktuję, więc lajkować, a będzie nagroda za to. Konkursu po prostu bym nie dał rady zorganizować żadnego z jakąś taką grubszą nagrodą. Poza tym nie chcę tego robić na razie, parę przykrości mnie spotkało z tym związanych z powodu pewnej osoby, ale generalnie w zamian za to dostaniecie właśnie ten projekcik i myślę, że paru początkującym youtuberom się to przyda, bo może nie jestem jakimś profesjonalnym animatorem, ale projekcik wygląda dosyć estetycznie, jeszcze muszę go dopracować, walnąć parę efektów, ale będzie przyjemnie. Okej, więc skończyliśmy kultywować i znowu mi się ziewło. Nie chcę mi się tego umrabiać, siewnik to przerobi. Jedziemy na farmę, odstawimy to i siejemy rzepak. Tak, rzepak. Nie mam bladego pojęcia, co ja dzisiaj robię. I nie mam żadnego pojęcia też, gdzie jechać, żeby napełnić siewnik. I nie wiem, czy dostanę jakiegoś olśnienia. O, chyba ta? Nie wiem, szczerze mówiąc. A nie chcę pszenicy siać. Gdzie był, kurczę, magazyn? Jest to coś na mapie? Chyba to był magazyn. Więc w drugą stronę. Jestem skierowany tak. Pogubiłem się. W lewo. To jest chyba magazyn. Nie, tam to jest magazyn. Tak. Kompletnie nie ogarnąłem. Miel dystrybutor, magazyn. Opróżnij siewnik. Ciekawe, czy mi pszenicy przybyło. Napełnij siewnik rzepakiem. Jak coś, to dokupimy jeszcze rzepaku, ale myślę, że starczy. Nawieziemy to już w przyszłym odcinku. Teraz zasiejemy ładnie. Nie opuszczę. Nie. Jedziemy. Jedziemy. Dawaj. Okej, to pole po prawo chyba. Okej. Opuszczamy. I jedziemy. Podejrzewam, że ta prędkość będzie okej. Do siania. Tego siania też nie pamiętam. W ogóle żadnych tych prędkości nie pamiętam, co mi pisaliście. Kompletnie jakoś uciekło mi z głowy. Niestety. Ale siejemy. Jest postęp. Raz, dwa to ogarniemy. Trzeba będzie zainwestować w nowy sprzęt. Tylko hajs. Ciekawe, czy można kredyt dodatkowy wziąć, ale podejrzewam, że póki nie spłacę tego, to mnie nie ogarnie, nie da rady ogarnąć nowego kredytu, co jest przykre, ale prawdziwe. I nawet nie wiem, ile mi rat zostało tego kredytu i czy uda mi się go spłacić, bo nie wiem, po ile raty są, żeby na minusie nie wyszedł. Kurde, bo mi jeszcze komornik wejdzie na farmę i dopiero będzie problem. Serio. Zabiorą mi maszyny i co będzie? Będę spłukanym rolnikiem i koniec serii, finito. A nie chcę tego. Wy tego też nie chcecie, prawda?
Jeśli tego nie chcecie, to łapka w górę. Dobra, to było chamskie. Okej. Nie no, mam nadzieję, że moje filmy się wam podobają i tę łapkę w górę dajecie, bo to naprawdę pozwala się rozeznać, czy filmy wam się podobają, czy nie, i tak dalej, i tak dalej. Więc te łapki są naprawdę spoczko. Z takich ciekawostek, YouTube kombinuje nad zmianą wyglądu systemu dawania łapek. Teraz nie, i uproszczeniem jeszcze wyglądu tego udostępniania innych pierdół. Nie pokażę wam tego, bo szczerze mówiąc nie wiem, czy mogę. W każdym razie nie pamiętam, jak to tam to uproszczenie ma wyglądać, ale system łapek ma wyglądać tak, że jak teraz klikniemy łapkę jakąś i pokazuje się ten status tam pod wyświetleniami, to po prostu tam chcą to zmienić w interaktywne, a usunąć te osobne batony i po prostu tam byłby status i moglibyśmy kliknąć łapkę i wtedy nie potrzeba byłoby dwóch miejsc dodatkowych na to robić. W teorii brzmi to nieźle, niestety w praktyce wygląda to kiepsko i jeśli chcą to wdrożyć, to niech to, mam nadzieję, że to trochę poprawią, bo design tego niestety nie powala na nogi ani na kolana. Więc nie powala z nóg. O, źle to ująłem w ogóle. Okej, w każdym razie liczę, że to poprawią. I kończymy to sianie. Już tam wiatraczki pracują i która jest generalnie godzina 19, więc trzeba będzie udać się na spoczynek, odpocząć i te sprawy przed nowym, pracowitym dniem, o którym to wy zadecydujecie, co będziemy robić, czy kosić trawę, przerobimy trzy pola, czy po prostu to założymy. Czekajcie na ankietę, czekajcie, what? Opatrzcie na ankietę, zajrzyjcie do opisu, w którym jest link do ankiety, kompletnie się wysłowić nie potrafię. Jak coś, to pamiętajcie mi przypomnieć, żebym dał wam link w komentarzach i wrzucił też do opisu, bo generalnie ja mogę o tym zapomnieć, bo mam sklerozę, niestety. Także to będzie bardzo ważne. Ewentualnie być można to jeszcze zlecić pracownikom. Tylko że nie wiem, czy mi hajsu starczy. No i sprawa też wygląda tak, że to jest wykrywane jako ziemniak, więc pracownik, podejrzewam, że może to potraktować jako ziemniak, a nie jako trawę. I zamiast trawy dostaniemy ziemniaki. Brzmi to kosmicznie, ale no, różnie to może być, skoro to się opiera na samym kodzie, bez żadnej wizualizacji, bo gdy jest wizualizacja, to on kosi trawę i nie ma innej opcji. Tutaj wybieramy, kurczę, zbieranie, czy jak tam, i generalnie on może się opierać na tym, co ma wklepane w danych, a nie to, co jest na polu, co jest niestety przykre. W każdym razie, może nie jedziemy już do farmy. Tutaj, w tej pięknej scenerii, wyłączę HUD i tak oto zbliżamy się do końca odcinka, właściwie to już jest koniec. Wielkie dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wybaczycie mi te przestoje, odcinki raz na tydzień i tak dalej, ale niestety są wakacje i musicie mi to, musicie to zrozumieć po prostu, przynajmniej liczę, że to zrozumiecie. Także ankieta. Pamiętajcie też napisać w komentarzach, co sądzicie właśnie o tym upominaniu i tych sprawach związanych z prędkościami. Jeszcze raz dzięki za oglądanie. Jeśli film wam się spodobał, nie zapomnijcie dać łapki w górę, a także zasubskrybować mojego kanału, co mega motywuje do dalszej pracy. Ja już nie truję, żegnam się. Cześć.